Witam Was serdecznie. Co prawda troszkę się rozchorowałem, ale postanowiłem wykorzystać tą sytuację, ażeby rozpocząć w końcu remont w moim nowym mieszkaniu. Tak więc zaczynamy! W przeszłości swojej co prawda troszeczkę czasami pomagałem w takich pracach właśnie typowo wykończeniowych, ale tak naprawdę się na tym dobrze nie znam. To nigdy nie było moje forte, także zobaczymy. Mieszkanie, które otrzymałem, to jest mieszkanie socjalne, nieumeblowane i tak dalej. W dodatku było długi czas opustoszałe i w pewnym momencie popsuła się rynna, w związku z czym zostało również zalane. Także czeka nas troszkę roboty. Niemniej, dzięki na przykład Justynie mamy już kawałek farby, więc możemy zacząć malować. Dzisiaj dokupiłem trochę innych rzeczy i zaczynamy łazienkę i być może przedpokój. Łazienka nie jest duża, 0,7 metra kwadratowego, 2 metry wysokości, tylko jak widać, również tutaj ściana była cała zalana. Pozrywałem już to, co się dało, więc zostały spore dziury. Mały problem, że podczas sprawdzania, w jakim stanie jest tutaj korytarzyk, przez przypadek znalazłem niezabezpieczony, już teraz zabezpieczony troszkę chociaż, ale niezabezpieczone kabelki. Ładnie były pokolorowane również na kolor zielony, także dotknąłem szpachelką, bzzz, poszło ładnie iskierki. Chwilowo nie mamy prądu, bo chyba wybiło całą tą główny korek. Ale niech nam to nie przeszkadza. Naturalnie rozpoczniemy całość od oczyszczenia ścian. Skoro ściany już czyste, pora na zaprawę tynkarską, akurat zaprawa tynkarska firmy Anser. Zobaczmy, czy taki laik jak ja sobie z nią poradzi. Okej, dziury zostały już zaszpachlowane, położona była gładź na nie, także poczekamy, aż przeschnie i kładziemy płynne szkło.